Pamiętam, gdy po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tej mszy i to był rok 2000, środek tygodnia. Pogoda pod psem. O 22 zmierzam w kierunku klasztoru ojców franciszkanów, gdzie odbywało się wówczas to nabożeństwo. I ku mojemu zdumieniu nie jestem sam na ulicy, tylko są tam setki ludzi i wszyscy bieżą do kościoła franciszkanów. Także tak się wtedy stało, że ponad 1500 osób nie weszło do kościoła. Cóż, zaczynamy mszę, kościół jest pełen ludzi. I nagle nasze obawy się rozwiały, bo mieliśmy te obawy związane z tym, jak to wszystko razem zadziała, mówiąc kolokwialnie. Okazało się, że to nie tylko jest ze sobą spójne, ale że to tworzy jedność. Muzyka i modlitwa stopiły się w jedność. Więc wszyscy byliśmy wtedy świadomi, że uczestniczymy w pewnym misterium. Bywa tak, że na koniec liturgii wykonuje się specjalną muzykę na wyjście. W partyturze Mozarta nie ma oczywiście tej muzyki, bo Mozart, przypomnijmy, nie dokończył rekwiem, tylko zmarł podczas jego pisania, urywając manuskrypt na 8 takcie Lacrimosy. I mi bardzo brakowało tej muzyki, więc długo myślałem, cóż moglibyśmy zagrać i wszystko wydawało mi się złym pomysłem, bo rywalizowałoby z Mozartem. I wtedy coś mnie olśniło. Stwierdziłem, że wykonamy właśnie te 8 taktów Lacrimozy, tak jak je napisał Mozart, i urwiemy w tym miejscu, gdzie rwie się partytura. To jakby tak symbolicznie odnosząc się do przedwcześnie zakończonego życia Mozarta. I rzeczywiście liturgia się skończyła, gramy te 8 taktów, skończyliśmy. Ktoś wtedy spojrzał na zegarek, była za 5:01, czyli godzina, w której umarł Mozart. Nie myśmy to wymyślili. Ktoś za nas to wymyślił. To jest bardzo wymowny rytm mszy żałobnej. Rekwiem to są pierwsze słowa, wieczny odpoczynek racz im dać Panie, rekwiem eternum dona eis domine. Skomponował do tego muzykę nasz geniusz Mozart. Prawie od samego początku, co roku celebruję tę mszę świętą. Także z tego powodu, że dzisiaj księża na ogół tego rytu już nie znają. Jest to ryt, który został jak gdyby zawieszony przez odnowę liturgiczną Soboru Watykańskiego II, ale papież Benedykt powiedział, nikt tego nie likwidował. Jest w świecie coraz więcej ludzi, którzy proszą o mszę świętą w tym rycie. U nas też systematycznie na wzgórzu Przemysława i na Wildzie celebruje się w niedzielę tę mszę świętą w tym rycie. To jest msza święta za dusze zmarłych. Jest taki specyficzny formularz mszalny, który przenosi wszystkich uczestników do rozważania wieczności. O ile pierwszy wstęp, tak zwany introit, stanowi jakąś taką pociechę, to groza wieje od dies irae, dzień gniewu, bo tam jest opisany sąd ostateczny. Thank you.
niezwykłej oprawie w tym roku. Będziemy celebrować tę mszę świętą ze względu na pandemię, ale myślę, że wszyscy, którzy będą uczestniczyć online, no w jakiś sposób się zespolą, przeżycia będą też bardzo głębokie. Z wydarzeniem, jakim jest msza żałobna za duszę świętej pamięci Mozarta, jestem związany od samego początku. Wpierw jako gościnny muzyk Orkiestry Akademii Muzycznej w Poznaniu, jeszcze ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła, poprzez ojców karmelitów i farę poznańską, aż ostatnie lata tutaj w Katedrze Poznańskiej wraz z Orkiestrą Collegium F. W tym roku w związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami, które zostały wprowadzone, pierwszy raz od wielu, wielu lat, 4 grudnia, późny wieczór, spędzę w domu. Oczywiście z muzyką Mozarta i transmisją z Katedry Poznańskiej. Tego roku rekwiem jest wyjątkowe. Jest wyjątkowe, bo jest inne. Wiadomo z jakich powodów. Jest inne dla nas, jest inne dla Państwa. Dla nas, bo my Państwa nie będziemy widzieć, a dla Państwa, ponieważ będziecie nas Państwo widzieć tylko na szklanym ekranie. Nie damy się chorobie, nie damy się wirusowi, przezwyciężymy wszystko, czekamy na lepsze czasy i będziemy śpiewać i grać dla Państwa tak pięknie, jak tylko umiemy. Po raz czwarty już mam przyjemność i zaszczyt brać udział w tym dość niezwykłym wykonaniu rekwiem, wykonaniu liturgicznym, które za każdym razem jest wielkim przeżyciem. W tym roku ze względu na panujące warunki pandemiczne jest to jeszcze bardziej niezwykłe, bo będziemy tak naprawdę sami z celebrancem. Sami wykonawcy z celebrancem, bez reszty wiernych. Co jeszcze bardziej chyba potęguje jakiś taki mistyczny wyraz tego utworu. Missa pro defuncto Wolfganga Amadeusza Mozarta, msza żałobna, rekwiem. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłoby tej mszy zabraknąć. Fundacja Fabryka Sztuki stanęła na wysokości zadania i zorganizowała w taki sposób rekwiem, byście Państwo mogli je obejrzeć i w nim uczestniczyć w sposób niezwykły i w sposób absolutnie wyjątkowy. To są też wyjątkowe czasy, w których towarzyszą nam w tej
trudnej sytuacji dla kultury i dla każdego człowieka towarzyszą słowa, które są, czy były nieznane w poprzednich latach. Mało używane, niecodzienne. Tlen, respirator, kombinezon, kaszel, duszności. No to choroba, z którą nie każdy, czy nie każdemu udało się wygrać. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w takich właśnie czasach zabrakło rekwiem i nie tylko za duszę Wolfganga Amadeusza Mozarta.